Siemandero, 3210, start! No i chciałem dzisiaj porozmawiać na taki temat, że praca doskonali cnotę. O co chodzi? Kojarzy mi się taka sytuacja, kiedy jeden z moich ziomków poszedł pracować jako kurier i teraz pozdro dla wszystkich kurierów, ale atmosfera w tej firmie była taka, że skubany cały czas słyszał tapie. Ona paczka, wiesz o co chodzi, ten znowu nie odebrał. Cały czas było takie mega ciśnienie, które mu się w bani wyryło. Na szczęście po jakimś czasie zrezygnował z tej pracy i wrócił w innym kierunku. I teraz serio, pozdro dla wszystkich kurierów, bo nie o to mi chodzi. Ja na przykład mój, który przynosi mi paczki, serdecznie pozdrawiam, uśmiech zawsze, na do widzenia i wszystko gitara. Natomiast nie jest tak, że każda praca doskonali cnotę, bo jeżeli tej cnoty nie doskonali, w sensie praca nie doskonali cnoty, no to może trzeba zrobić w tył zwroty. I czasami jest tak, że trzeba się w życiu czymś zająć przez jakiś czas, ale może właśnie nie na zawsze, bo ta praca musi mieć sens. Ale żem to skończył, na czerwono się zrobiło. Generujemy słowa do freestylu, ziomek. Dokładnie tak, lecę tu nie z plantem. Nie jestem typie żadnym kurna szlauchem. Myślałem, że to jest szlauch, buja się główka. Jaka jest twoja praca, niech się zapali żarówka. Dokładnie tak, to nie jest żadna wygoda. Praca popłaca i to jest na to moda. Dokładnie tak, nie ma żadnej zamuły, choć za swoje prace możesz nawet zdobywać tytuły. Dokładnie tak, no i weź to rozkmin, kotku. Możesz zdobywać tytuły, a być pusty w środku. Dokładnie tak, ty, ja to stwierdzam, bo trzeba się dokopać do swojego serca. Wiesz o co chodzi, lecę tutaj z tym schematem. Zabieram się i przekazuję ci łopatę. Dokładnie rozkminiałem kiedyś to z bratem. No i lecę sobie z kolejnym tematem. No właśnie, nie było puenty, ale pamiętaj, żebyś zawsze był uśmiechnięty. Nie, to jest takie tanie. Życzę ci po prostu dobrego dnia. Pozdro!